Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, witam Was bardzo serdecznie, a przed nami dzisiaj sygnatura gitarzysty zespołu Architects, czyli Josha Middletona. Jest to model ESP LTD JM2. Moi drodzy, wspaniała gitara typu Superstrat. Jest to instrument naprawdę, jeżeli chodzi o manualność, bardzo wybitny wręcz bym powiedział. I taki, na którym większość gitarzystów, którzy lubią nowe techniki gry na gitarze, lubią nowoczesną muzykę, spokojnie sobie poradzą. A co, jeżeli chodzi o specyfikacje? Zatem, korpus wykonany jest z olchy z grubą nakładką sklonu falistego. Całość wykończona w takim czarnym kolorze sunburst. Pięknie to wygląda, wylakierowane na wysoki połysk. Dwa przetworniki Fishman Fluence, są to przetworniki z serii Modern. Most jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ jest to część tunomatika, która jest wyfrezowana lekko do wewnątrz, żeby obniżyć nam wysokość tutaj wystającego elementu nad deską. Zazwyczaj w tunomatikach ten most jest dość wysoko, przetworniki są też dość wysokie, a tutaj to skorygowano, zrobiono wpust i sobie ten mostek tam ładnie siedzi. Dodatkowo struny przez korpus, potencjometr tonów z możliwością rozpinania, cebek, potencjometr głośności oraz trójpozycyjny przełącznik, gniazdo standardowo w tym miejscu. Gryf. Gryf jest chyba najmocniejszą stroną tej gitary, dlatego że jest bardzo thin, jest bardzo cienki, bardzo sportowy, taki super wizard w ESP, tak bym go mógł nazwać. Jest wykonany z klonu pieczonego. Mamy chyba nową podstrunnicę o radiusie 350, na którą nabito 24 progi X-Jumbo. Na zewnętrznej krawędzi podstrunnicy mamy żyłeczkę dookoła. Również na zewnętrznej krawędzi główki mamy żyłeczkę. Dodam tylko, że sama manualność na tej gitarze jest przyjemnością. Klucze blokowane, są to klucze ESP LTD. Jeżeli jesteście fanami takiej gitary, albo fanami tego sygnaturowicza, można powiedzieć, no to śmiało możecie inwestować w ten instrument, bo możemy go nazwać profesjonalnym scyzorykiem do grania metalu i wszystkiego, co trudne na gitarze. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Link do tego produktu macie pod spodem, a ja się z Wami żegnam. Cześć!